młodzi przyjaciele. Znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć! Jeśli mamy dziś piątek i godzinę 18.15, to może oznaczać tylko jedno. Czas na Westerplatte młodych. Marta Maślona. I Michał Gala. Ciekawe, czy pamiętacie pierwsze odcinki naszego programu i czy jesteście w stanie policzyć wszystkich, którzy mówili wam cześć? Ja na przykład musiałbym się dobrze zastanowić, żeby doliczyć się wszystkich. Myślicie, że zmieściliby się w naszej strefie młodych? Czy wszyscy, to nie wiem, ale na pewno trójka z nich jest dzisiaj w naszym studiu i to już nie jako studenci. A no właśnie, czekają na was dzisiaj młoda mama, świeżo upieczona żona oraz misjonarka. No i zaintrygowałeś naszych widzów. Co dalej? To pytanie będzie często dzisiaj padać, bo właśnie tak brzmi temat dzisiejszego odcinka. Ale co dalej u nas możesz powiedzieć? No dalej będzie Facebook, strefa młodych, sonda. No to życzę sobie Facebooka. Wedle twojego życzenia, Patryku. Cześć, witajcie. Dzisiaj na facebookowym stanowisku ja będę czytał wasze komentarze, a najpierw pytanie, jakie dzisiaj mamy. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Zachęcam do komentowania. Pierwsze komentarze już są. Liczę na waszą aktywność i już cieszę się na ten dzisiejszy odcinek. Jeśli mnie pamięć nie myli, to wspomniałeś coś o felietonie. Felieton, żaden problem. A dzisiaj będzie o... Zresztą zobaczcie sami. Każdy z nas, kiedy miał jeszcze mleko pod nosem, marzył o podniosłych czynach. Niczym Don Quixote z La Manchy roił sny o przewagach w boju, o stawaniu na ubitej ziemi, kruszeniu kopii o serce pięknej Dulcynei i wędrowaniu przez nikczemny świat u boku Sancho Pansy. Sen o wielkości drzemie w każdym sercu, a podbój świata zaczyna się w cielęcych latach z patykiem w ręce i dziurawym garnku na głowie. Z czasem tylko okazuje się, że piękna Dulcynea woli siano od królewskiej alkowy, Don Quixote wystawia życie na hazard z wiatrakami, a garnek na głowie dziurawy nie od kul, lecz od rdzy. Słowem, cały ten parszywy świat nie jest wart złamanej podkowy i urąga naszym snom. Powiadają, że każde życie warte jest napisania o nim książki, a liści nie każdemu pisane jest stanąć w niszach świątyń obok brodatych świętych i nie każdemu jest dane pozować na marmurowym cokole pośrodku ruchliwych placów. Od czasu do czasu zrobiłby nam zdjęcie uśmiechnięty Japończyk, a czasem przysiadł na głowie gołąb i udekorował ramię białym orderem. Ale prawdziwą sztuką jest być świętym nie tylko po śmierci, ale i po śniadaniu, a bohaterem nie tylko na wierzchowcu, ale i w autobusie. A okazji do heroizmu dostarcza choćby przechadzka do osiedlowego Pomasło. Wystarczy podanie ramienia siwej babuni na pasach i grosik szczęścia rzucony nędzarzowi do czapki. Wystarczy uchylić rondel kapelusza maszyniście tramwaju, iż dzisiaj raczył nas nie potrącić, a kominiarzowi podziękować, że nie puścił nas z dymem. Czasem największym bohaterstwem jest być po prostu dobrym człowiekiem. Dlatego warto uśmiechać się do ludzi, a ptaszkowi pijącemu wodę z kałuży powiedzieć serdecznie smacznego wróbelku. Skoro felieton już za nami, to teraz kolej na strefę młodych. Mamy dziś wyjątkowy odcinek, a więc wyjątkowo na czarnym fotelu zasiądzie Marysia. Wyjątkowo witam was bardzo serdecznie, tym bardziej tutaj w strefie młodych, a razem ze mną w sumie sami swoi, bo już twarze znacie, Ola Mielewczyk, cześć. Michalina Sikorska i Eliza, niedawno jeszcze Pietrzykowska, a teraz Czarniecka, jeżeli nie pomyliłam, jeszcze się nie mogę przyzwyczaić. Jest okej. Jest okej. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja też bardzo dziękuję, dziewczyny, że przyszłyście. Chyba nie miałyśmy okazji spotkać się w takim składzie podczas jednego odcinka, z tego co pamiętam. No nie, nie pamiętam. Nie. Dlatego tym bardziej się cieszę. Temat odcinka co dalej, ale o tym co dalej to będzie później. Na razie chciałam, żebyśmy troszeczkę cofnęły się do tego, co już było. Każda z was gdzieś tam swoje ziarenko zostawiła w programie. Eliza prowadziła strefę, Ola też. Zresztą Ola to chyba na wszystkich tutaj tak. W stanowiskach była. Na wakacje na wszystkich. Michalina chyba też, nie? Tylko na strefie nie byłam. Tylko na strefie nie byłaś. Jako może... prowadząca. Aha, jako prowadząca. No może jeszcze nic straconego, poczekaj. Zobaczymy co ojciec po odcinku. Słuchajcie, powiedzcie mi, dlaczego postanowiłyście przyjść do Westerplatte Młodych? Co było waszą motywacją, żeby współtworzyć ten program? Eliza, najstarsza jesteś, może zacznij. Dobrze, powiem. Ale musiałabym zacząć od tego... Lepiej od początku.
Tak. Zanim przyszłam na studia, już bardzo dużo modliłam się, co mam robić w swoim życiu. I no, w wyniku tej modlitwy gorącej jakoś tak Pan Bóg objawiał mi to, co powinnam robić. I to jest też do wszystkich młodych ludzi, którzy rzeczywiście zastanawiają się, co robić w życiu. Ja to wszystko zostawiłam woli Pana Boga. Tak było wtedy. Nie wiem, jak zrobiłabym dzisiaj. Wtedy to był taki moment w życiu, że rzeczywiście to wszystko powierzyłam Panu Bogu i to wszystko zaczęło się układać w taką układankę. Po kolei. Najpierw zaczął mi objawiać, że jest taka uczelnia. Ja nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Naprawdę. Rodzice nie mówili mi, moje babcie również. Mimo to, że radio słyszałam w moim domu, to nigdy nie słyszałam o uczelni. I to była moja decyzja, ale wiem, że tak naprawdę nie moja, że to był Duch Święty. To już powtarzam wiele razy tą samą historię. I tak samo było z programem. I to wiem, że też był tutaj palec Boży, ponieważ ostatnio przypomniałam sobie, że modliłam się wtedy, Panie Boże, osobiście doświadczyłam Twojej miłości. Dostałam taką łaskę jako młoda dziewczyna, nie wszyscy ją w młodym wieku otrzymują. I chcę od Twojej miłości powiedzieć wielu ludziom, całemu światu. Pamiętam, to było jeszcze takie niedojrzałe i w ogóle, no nie wiem, takie w kwestii marzeń, ale to marzenie Pan Bóg spełnił w takiej formie właśnie. Czy przyszłam do programu dla młodzieży i mogłam o tym mówić po prostu. Wielokrotnie formułowałam to w taki sposób, że mówiłam prosto do kamery, że Pan Bóg jest miłością, ale również w takiej zwykłej rozmowie z innymi ludźmi. I tak wyglądała ta historia. Dziewczyny, a wy? Jak pojawiłyście się na castingu? Ja na początku właśnie nie chciałam w ogóle iść na casting, przynajmniej do Westerplatte. No, nie widziałam siebie w ogóle w roli prowadzącej program, czy w roli kogoś, kto robi jakieś wywiady, szczególnie na żywo. I Mateusz Piendel, którego też pewnie część z widzów pamięta jeszcze. Pozdrawiamy go wszystko. Mateusz, bardzo. Ciebie tutaj nie ma, to ja po prostu nie rozumiem tego. Tak, i Mateusz mnie namówił. I tak namawiał mnie, namawiał. Ja na jeden casting nie poszłam. I potem był następny i tak stwierdziłam, dobra, no jak już tyle mówi, to może pójdę. Mówi ta zmienna jest w końcu, nie? Dokładnie. Zmieniłam zdanie i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo w sumie 2 lata prowadziłam program. Tak jak powiedziałaś, byłam już na wszystkich stanowiskach, na jakich się dało, no ale najbardziej... W końcu jesteś też jako gość. Dokładnie, w każdym miejscu byłam. Ale to twoje miejsce w dzisiejszym programie najbardziej mi zawsze odpowiadało. Właśnie tak jak Eliza mówi, żeby móc mówić o tej miłości Boga, też pokazywać ludziom młodym, że oni nie są sami w tej wierze, bo no ja pochodzę z Pomorza, więc tam, przynajmniej w mojej miejscowości, nie ma wielu ludzi młodych, którzy wierzą. I dla mnie to było bardzo ważne, że ja tutaj na studiach poznałam dopiero ludzi, którzy są w moim wieku i na przykład mówią, ej, chodźmy na różaniec. I dla mnie to było takie naprawdę bardzo niezwykłe, nie? Także... Taki też miał na mnie ten program wymiar, że można było między młodymi ludźmi rozmawiać o wierze. Michalina. Zauważyłam, że każda z nas ma inną historię. Eliza swoją, Ola swoją, a ja zaczęłam od tutaj, od czerwonych krzeseł, czyli przyszłam... Czyli od tyłu z kolei. Chyba od tyłu, to jeszcze bym powiedziała, że jakbym zaczęła za kamery, chociaż tam też byłam, rzeczywiście przychodziłam, już tutaj studiowałam, to przychodziłam sobie za kamerę i tam rzeczywiście w Westerplatte też byłam. Chociaż najpierw zaczęłam z RCS-em chodzić jako gość, jak już przyszłam na studia, najpierw na nauki o rodzinie. Więc najpierw był gość, później było za kamery, później było stanowisko moje ulubione Facebook, później prowadząca i jeszcze mi zostało, ojcze, została mi tylko strefa, więc... Ale myślę, to już jest przeszłość, także tak. A powiedzcie mi, czego wam brakuje? Wielu rzeczy, Marysia. Ale jeśli chodzi o aspekt programu, nie, oczywiście. Nie da rady dzisiaj powiedzieć. Nie jesteście już w programie, tak? No nie tworzycie już, jakby jesteście absolwentkami naszej uczelni. No to siłą rzeczy też jakby musiałyście zostawić ten program. Czego wam najbardziej brakuje? Nie wiem, czy atmosfery tej, która była przed tym, jak wchodzimy na wizję, czy samego bycia tutaj? Ludzi? Zostałam przedstawiona jako młoda mama, więc powiem, standardowo brakuje mi snu. Dobra, słuchajcie, to była w takim razie rozgrzewka. Jeszcze wrócimy do tematu, a teraz przenosimy się do prowadzących. Wiecie już, kogo dzisiaj gościmy i mamy nadzieję, że przez ten czas, kiedy nie widzieliście ich w naszym programie, zdążyliście troszeczkę zatęsknić. No, wspomnienia wspomnieniami, ale przejdźmy już do rzeczy, a dokładniej do Facebooka.
Tak, witajcie ponownie. Siedząc tutaj i słuchając pierwszej części, kiedy to prowadzący zadali wam pytanie, ile osób prowadziło odcinek, mówiło do was cześć, stwierdziłem, że wymyślę zabawę i przed momentem opublikowałem post, pod którym zamieściłem zdjęcie i pod tym zdjęciem możecie wstawiać komentarze z liczbą, według której, według was, ile osób prowadziło program Westerplatte Młodych. A tymczasem przeczytam jeszcze jeden komentarz, który zapadł mi w pamięć ostatnio. Janek pisze: przyszłość bez Boga, czyli tego, który jest wszystkim, byłaby niczym. Zatem fundamentem mojej przyszłości jest Bóg. Jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie uporządkowane. Ot cała idea życiowa. Dziękuję Janku i pozdrawiam. A także was zachęcam dalej do komentowania. Patryk przypomniał, jakie jest na dzisiaj pytanie dla was, a my przypominamy, że odpowiedzi na to pytanie możecie pisać również w SMS-ach na numer, który widzicie u dołu ekranu. Rozmawiamy dziś o wspomnieniach i o planach na przyszłość, ale interesują nas nie tylko plany naszych gości. Posłuchajcie, jakie plany na swoją przyszłość mają osoby zapytane o to w sądzie ulicznej. Dużo rzeczy. Bardzo lubię czytać książki różnej tematyce, dowiadywać się nowych rzeczy. Nowe znajomości dużo mi dają, rozmowy z ciekawymi ludźmi. W ogóle wszystko może nas rozwijać, sport, nasze pasje. Chodzę na zajęcia dodatkowe ze względu na to, że nadal jestem w liceum, dopiero w klasie maturalnej. Szukam jakichś własnych zainteresowań i staram się też i samodzielnie w domu i z przyjaciółmi rozwijać w tym kierunku. Podróżujemy ostatnio. Uczy się, zapisałam się właśnie do szkoły policjalnej, żeby się dalej rozwijać. Uczę się nowych rzeczy i staram się jak najwięcej podróżować. Co robię dla własnego rozwoju? No, jakiś czas temu zajmowałem się muzyką, teraz jak poszedłem na studia, to tak nie za bardzo, ale lubię się też uczyć języków, troszeczkę rosyjskiego, angielskiego i myślę, że to mnie trochę rozwija. No i podróżowanie. Pracuję tak naprawdę i szkolę się, wyjeżdżam na jakieś szkolenia, głównie z marketingu. Pracuję w marketingu, pracuję w prywatnej firmie, w gospodarstwie rolnym, stąd też połączenie marketingu i gospodarstwa rolnego jest dla mnie mega dużym rozwojem. Ja bym chciała bardzo po prostu być szczęśliwa. Myślę, że raczej za granicą. Myślę, że to nie byłoby nic wielkiego. Myślę, że jakaś własna kawiarnia. No na pewno studia po liceum, bo z tego to ciężko. I później... No, jakaś dobra praca, tak. W sensie właśnie, żeby dostać pracę w swoim zawodzie. Myślę, że po skończeniu studiów wyjadę za granicę, zacznę tam swoje nowe życie, poznam jakichś fajnych przyjaciół. Oj, chciałabym otworzyć własną księgarnię, więc chciałabym to osiągnąć. Fajnie, jakby była stabilna po prostu, tak, i tyle. Stabilna, jakaś taka bez żadnych dziwnych rzeczy, najpierw żeby było tak spokojniej. Moim zdaniem, dopóki się robi to, co się kocha, no to będzie się zadowolonym. Albo na przykład można też podejść do tego w taki sposób, że można pracować po to, żeby osiągnąć pewien cel i potem na przykład tę pracę zmienić. I to też jest jakaś perspektywa. Jako szczęśliwy ojciec? Nie wiem, co jeszcze? No nie wiem, w jakimś ładnym miejscu. Myślę, że w jakichś górach może. Ciężko mi powiedzieć. To tak się wszystko zmienia, że w tych czasach nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co będę robił za rok, za dwa lata. Może będę pracował, nie wiem, w innym dużym mieście, albo wyjadę za granicę i w ogóle zmienię branżę, się przebranżowię zupełnie. Nie mam zielonego pojęcia. Już w ciągu ostatnich 3 lat pracowałem w tylu miejscach, w różnych branżach, że dla mnie to jest... Ciężko mi powiedzieć. Studia, praca, wyjazdy. Ciekawe te wyobrażenia o przyszłości. A jesteś ciekaw, co dalej powiedzą nasi goście? No oczywiście. Zatem przenieśmy się do nich. Przed końcem pierwszej strefy dziewczyny zgodnie powiedziały, że brakuje im snu przede wszystkim. A to pewnie dlatego, znaczy podejrzewam, że łączy się z tym, co teraz robicie. Eliza. Znów pierwsza? Znów pierwsza. Wywołana. Ja nawiążę do twojego wcześniejszego pytania. Czego mi brakuje? Jakoś tak wyszło, że pracuję w telewizji i wciąż można powiedzieć, że robię podobne rzeczy, więc i rozmawiam z ludźmi, to co bardzo lubię, zawsze lubiłam bardzo, i rozmawiam o Panu Bogu, ponieważ w tym momencie zajmuję się produkcją programu Wierzę w Boga. Myślę, że przynajmniej kilka osób, które ogląda ten program, kojarzy ten program.
I jest to program, w którym przede wszystkim osoby troszkę bardziej znane niż przeciętne Kowalskie opowiadają swoje świadectwo wiary. Bardzo jestem naprawdę do głębi poruszona wielokrotnie tymi spotkaniami, bo to nie jest tylko takie techniczne, że robimy program, który ma ukazać się w telewizji i rozkładamy nasz ciężki telewizyjny sprzęt, prawda, przeprowadzamy rozmowę i okej, praca wykonana. Okej, takie jest dziennikarstwo, to prawda, często jest takie techniczne, natomiast ja bym nie potrafiła tak pracować. W tym wszystkim musi być coś głębszego i chwała Panu, że akurat zajmuję się tym, co też wcześniej lubiłam robić. Ja naprawdę lubiłam słuchać takich świadectw. Robiłam tego dużo, myślę, że kilka osób na pewno, które dobrze mnie znają, mogą to potwierdzić, bo mnie to poruszało. Lubiłam słuchać o historiach, z którymi też mogę się w jakiś sposób utożsamić. A teraz robię to sama. Także no, nie brakuje, myślę, że mogę narzekać każdego dnia, że czegoś mi brakuje, ale to wydaje mi się, że z braku mojej wdzięczności za to, co mam na co dzień, to moje narzekanie może być, że czegoś mi brakuje, ale chyba tak patrząc ogólnie na moje życie, to... Ale to jest jednak troszeczkę kontynuacja tego, co robiłaś też tutaj w programie. Dokładnie, nie? Dokładnie tak. Bo jakby twoja działka to też była rozmowa z gośćmi, nie? Ale wiesz co, Marysia, chyba jednak tęsknię trochę, bo jestem tu co tydzień. Pracuję kilkanaście kroków stąd, montuję jeszcze bardzo często. Jeszcze jak ja byłam w Westerplatte, to było, można zobaczyć Elizę właśnie w kamerze, więc to o czymś świadczyło, że tęskni za mną. Tak, jestem po tej drugiej stronie, zdarza się, że właśnie jako operator kamery, ale też po prostu sobie gdzieś tam siedzę z boku i przyglądam się pracy moich znajomych właśnie tutaj. Nie widać mnie, bo nie mam szansy się pokazać, ale jestem i chyba właśnie dlatego, że mam jakiś sentyment i trochę tęsknię. Mm-hmm. Michalina, o matko. A teraz co ty robisz? Tutaj Michał już zdradził, że jesteś świeżo upieczoną mamą, tak? Nie, tak. To była świeżo upieczona mężatka. Ciebie tu już nie pamiętam, jak przedstawił. Młoda mama? Młoda mama. Młoda? Młoda mama. Nie, no dobra, mam tylko 26, także jestem młoda. Co ja robię? Ja robię to, do czego zostałam powołana, czyli zajmuję się dzieckiem. No, czyli ciągle jestem w domu. Właściwie nazwałam się ostatnio menadżerem życia rodzinnego, żeby nie powiedzieć kurą domową. Także, czyli wychowuję dziecko, sprawiam, żeby mąż był szczęśliwy, czyli gotuję mu obiady i sprawiam, żeby mąż był szczęśliwy, czyli sprzątam w domu. Także oczywiście też mi brakuje w Westerplatte, bo no, to było coś, gdzie się rozwijałam. Lubię bardzo spotykać nowych ludzi, tak, lubię zza kamery coś podziałać i przed kamerą. Także trochę mi tego brakuje, no ale ja się jakby nastawiałam, wiedziałam od samego początku, kiedy poznałam mojego chłopaka, później stał się on narzeczonym, a później przepoczwarzył się w męża, także wiedziałam, że kiedyś nadejdzie ten dzień i będę mamą i będę się tym zajmowała, także... Ola, przed tobą też wielkie zmiany. Tak, zgadza się. Wylatujesz na Kubę i to za dwa dni. Dokładnie. Powiedz tak. Powiedz coś nam o tym. No, jadę na misję. Przede wszystkim, skąd pomysł? Skąd pomysł? To jest też bardzo skomplikowane w ogóle, bo ja myślałam o wyjeździe na misję już półtorej roku. Tak naprawdę w połowie drugiego roku studiów już zaczęłam o tym myśleć. Ale generalnie pomysł zrodził się stąd, że... Poprowadziłaś strefę. Ja słyszałam stąd. To... Tak, właśnie też się tak... Też pomysł też. Zrodził się stąd. Poniekąd. Znaczy wspólnotę, z którą ja poznałam przed Westerplatte, więc to też jest niesamowite. Ale jakby sam wyjazd na misję wziął się stąd, że stwierdziłam, że swoje dotychczasowe życie poświęcałam tylko sobie. Swojej edukacji, swojej rozrywce, rozwijaniu pasji. No i to jest jak najbardziej okej. Okay. Jakby w młodym wieku tak powinno się spędzać czas. Przynajmniej większość tego czasu, ale ja nie wiedziałam, co chcę robić po licencjacie. Nie przekonywały mnie żadne kierunki studiów, no po prostu nie wiedziałam. I doszłam do wniosku, że bez sensu iść na coś, do czego nie jestem przekonana, więc może czas w końcu poświęcić jakby całość swojej uwagi i te półtora roku życia, bo tak w końcu zdecydowałam, innym. No i też przez to Bogu. No i tak się zrodził właśnie pomysł wyjazdu na misję. Ale tutaj dziewczyny dobrze mówicie. Ja byłam, właśnie prowadziłam wywiad z misjonarzami i też bardzo ciekawa historia, bo Maciek, który był jednym z gości, też znajomy Marysi, on był wtedy też dwa dni przed wylotem. I
historia kołem tak, się toczy. Tak, nie? Historia zatacza koło i też ja Maćka zaprosiłam na swoją mszę posłania, podczas której byłam posyłana właśnie na misję. I dopiero jak go zaprosiłam, potem zaprosiliście mnie tutaj na program i potem dopiero się dowiedziałam, że 2 dni później wylatuję. Więc... Co dalej z Kubą? Dobrze. Za chwilkę, a my przenosimy się do prowadzących. Miło, że nasi goście tak swobodnie czują się w strefie, ale sami dobrze wiedzą, że nasz program tworzą również telewidzowie. Zatem szybciutko przechodzimy do Facebooka i idziemy dalej. Tak, dzisiaj aktywnie tworzycie nasz program. Ja przypominam pytanie, jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? I teraz posłuchajmy, jak wyobraża swoją przyszłość Asia. Moją przyszłość wyobrażam sobie w pięknej rodzinie, z kochanym mężem i dziećmi, a nad wszystkim Pana Boga, który się o nas troszczy i jest zawsze obecny w każdej chwili, trudnej i pięknej. Dziękuję Asiu za komentarz i zachęcam do dalszej aktywności. Cały czas czekamy na wasze komentarze, ale teraz już teledysk. Na dzisiaj mamy piosenkę pod tytułem Jezu, ufam Tobie, Konrada Sadlika. Miłego słuchania. I oglądania. Przychodzisz do mnie, Panie, w pełni mocy swej. Nic nie powstrzyma przed miłością Cię. Ty jesteś ze Zobaczyliśmy teledysk do piosenki Konrada Sadlika Jezu, ufam Tobie. A w strefie młodych Marysia już nie może doczekać się kolejnej rozmowy, także Marysiu, czyń swoją powinność. Oj, macie rację, nie mogę się doczekać, tym bardziej, że obiecałam, że jeszcze wrócimy do tematu Kuby. Nie, Ola, powiedz, co ty tam będziesz robić w ogóle, dziewczyna? Co ja tam będę robić? Boże, jak ty powiedziałaś, przepraszam, że przerwę, Kuby. Ja mówię, jakiego Kuby?
Tak, ja znalazłam po prostu mężczyznę swojego życia. To zobaczymy, jak wrócisz. No ja tam będę spędzać czas z ludźmi, generalnie tak krótko umówiąc, bo misja Domów Serca polega na obecności, na spędzaniu czasu z ludźmi, którzy no, są samotni, którzy potrzebują po prostu kogoś, żeby obejrzeć razem film, żeby pograć w, nie wiem, w domino. Będę też bawić się z dziećmi, które żyją na ulicy. Albo... Po kubańsku? Po kubańsku będę się bawić. Język kubański? Tak, znaczy po hiszpańsku oni mówią. Także ja się uczę hiszpańskiego. No na pewno po półtora roku się nauczę. Tak, no więc to jest taka z jednej strony bardzo prosta misja, bo to jest takie zwykłe spędzanie czasu jak przyjaciele po prostu, ale z drugiej strony jest to bardzo trudne, bo na pewno tam jest mnóstwo cierpienia i przyjąć to cierpienie na siebie to jest... No, ponad ludzkie możliwości. Dlatego też mamy bardzo dużo modlitwy, nie? W trakcie dnia. To jest adoracja, msza święta i tak dalej, nie? Bo inaczej to się nie da tego przyjąć na siebie. No właśnie, ja mam pytanie. Słuchajcie, tak. Ola, ty jedziesz na misję. Michalina jest żoną i matką. Eliza też przecież niedawno... Świeżą żonką, dokładnie. Pozdrawiam męża. Czy wy w ogóle kiedykolwiek myślałyście, że będziecie w takim miejscu, jakim teraz jesteście? Czy wasze wyobrażenie kiedyś ma jakby teraz w rzeczywistości spełnienie? Jak to u was było? Czy ty, Ola, kiedykolwiek myślałaś, że ty na misję polecisz? Nie spodziewałaś się, że będziesz żoną? Nie. O. Nie, bo ja wiedziałam, że będę matką, więc nastawiałam się na to, że moje życie Westerplatte. Nie jest takie proste. Skąd masz wiedzieć na jakimś danym etapie życia, że to ma być akurat... Ale możesz marzyć o tym, nie? A poza tym miałeś chłopaka. Wiedziałeś, że on się stanie mężem. Ale słuchajcie, ale tak, Pan Bóg ale... przecież... Ale posłuchajcie, no Pan Bóg przecież daje marzenia, pragnienia, tak? No to po coś one są, nie? Właśnie. Czy to nie przygotowuje nas też do tego, żeby gdzieś tam rozeznać to powołanie? Idziemy za daleko w moje marzenia. Jak to jest? No, ja zawsze marzyłam o tym, żeby dużo podróżować. Ale też w pewnym momencie... I u mnie się to nie zgrywa. ale u Oli się zgrywa. No przecież w końcu Kuba, tak. No to nie jest 30 kilometrów, nie? Tak. No, więc to się gdzieś tam pokryło, nie? Też ta potrzeba właśnie i to pragnienie podróżowania, zwiedzania świata, z tym, żeby poświęcić przynajmniej kawałek życia tak tylko i wyłącznie Panu Bogu. Bo jak wrócę, to ja jestem świecką misjonarką, więc jak wrócę, to myślę, że raczej uda mi się wyjść za mąż. Poznasz prawdziwego Kubę. Tak. Mam taką refleksję, że to jest właśnie piękne w życiu chrześcijańskim, prawda, i chrześcijan, że my potrzebujemy czegoś więcej, że nie chcemy żyć tylko dla siebie. No ja, Ola, ciebie naprawdę podziwiam, bo to jest... Ja sobie nie wyobrażam osobiście, żeby podjąć taką decyzję. O ile łatwiej było mi podjąć decyzję, że będę żoną, bo znam mojego narzeczonego, przeżyliśmy dużo różnych sytuacji. Ale sama o tyle powiedziałaś ty jedziesz też... w nieznane i dla ciebie to jest wciąż znak zapytania, a jednak tą motywacją jest to, że ty chcesz służyć drugiemu człowiekowi i Panu Bogu przez jego ręce. Z jednej strony tak, ale ja też uwielbiam to, co nieznane. Ja po prostu uwielbiam się pchać w jakieś nowe sytuacje. Tak, więc Eliza, ale zobacz jeszcze, takie... przepraszam, sama powiedziałaś, że nie nastawiałaś się na to, że ty będziesz żoną. To skąd w tobie też taka odwaga, żeby jednak podjąć tę decyzję, że tak, Panie Boże, zgadzam się na to, pomimo tego, że mój plan na siebie tak Eliza był trochę inny. Lubię, ale zawsze mnie denerwowało to, że ten program jest tak krótki. Zostało się już dużo czasu do końca kolejnej strefy. Nie, to jest tak, że Pan Bóg objawia i ja się o to też modliłam. I myślę, że jako Eliza bez tej wiary bym sobie nie poradziła i nie byłoby takich decyzji. Nie, one nie byłyby takie pewne. Ja za tą łaskę dziękuję. Zgadzam. Nie potrafię inaczej powiedzieć. Naprawdę, to jest dzięki temu, że Pan Bóg przez moją wiarę, moją modlitwę objawiał mi to, że tak to ma wyglądać, naprawdę. Ale to jest na dłuższą historię, bo tutaj są pewne szczegóły, które wskazują na to, że to miał być nawet ten konkretny człowiek. Mhm. Troszeczkę już zahaczyliśmy o temat, który chcę poruszyć w kolejnej części, ale to będzie w kolejnej części, dlatego... O, to będzie jeszcze jedno, fajnie. Marta, Michał, wasza kolej teraz. Zakończyła się trzecia część Strefy Młodych, a w tym czasie chyba przybyło trochę nowych komentarzy, prawda, Patryku? Tak jest, przybyły komentarze na pytanie, jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość. I tak, Sebastian wyobraża sobie swoją przyszłość pełną szczęścia, dobra i optymizmu, pełną modlitwy i oddaniu się Panu Jezusowi. Chce starać się o jak najwięcej dobra, częste uczestnictwo we mszy świętej i spowiedzi.
a także mamy komentarz od Łukasza, który mówi o tym, że jego przyszłość, jaką sobie wyobraża, jest pełna miłości i szczęścia, bo gdy w życiu na pierwszym miejscu jest Bóg, to i On wypełnia całe życie. Wtedy jest ono pełne szczęścia i miłości. Ja także zachęcam Was do komentowania zabawy, którą ogłosiłem przy drugim wejściu na Facebooka, abyście pisali liczbę pod w komentarzu, ilu prowadzących program Westerplatte młodych było od samego początku. Zachęcam do zabawy i do zobaczenia na podsumowującej części. Wy piszecie, Patryk czyta, a my już zapraszamy na fragment drugiej części świadectwa Karola Cierpicy z cyklu Wierzę w Boga. Ja żyłem trochę tak na maksa i szukałem tej adrenaliny i to mnie napędzało. Przy tym wszystkim też dochodziło łamanie Bożych przykazań. Ja żyłem tak, jak ja chciałem, bo ja byłem komandosem. Mówię to oczywiście, chcę być dobrze zrozumiany, oczywiście w takim kontekście, że ja byłem w centrum. Jestem dobry, jestem wśród dobrych, więc ja nie muszę się do końca liczyć z drugim człowiekiem. I tak ludzi traktowałem. Często mnie dziwiło, czemu inni, którzy mnie tak traktują. Ale później pokazał mi to Bóg. To ja traktowałem ludzi właśnie tak przedmiotowo. Chciałem sobie dobierać ludzi, nie traktowałem ich poważnie. No bo ja, mistrz świata i pobliskich galaktyk. Ale dodatkowo, co za tym idzie, każda furtka grzechu rodzi kolejne. Grzechy nieczystości, wiele innych, niedbanie o własne zdrowie. Niedbanie o własne zdrowie, no bo ja, to ja decyduję, co mogę zapalić, czego mogę się napić, jak spędzę ten wolny czas, jak mogę traktować moją żonę, etc. Moje życie w taki sposób spowodowało, że zachorowałem na bardzo poważną depresję. Oczywiście to jakby sytuacja w Afganistanie, ale też prawie dwuletni pobyt również tam. Dzisiaj się to diagnozuje, mówi się o PTSD, post-traumatic stress disorder, mówi się o depresji. Mówi się o depresji, gdzieś tam są uśmiechy też, depresja ludzi słabych. Dzisiaj wiem, że to nieprawda, to jest też kłamstwo. To bardzo często wynika z tego, że żyjesz na maksa. I to są konsekwencje tego. Karol Cierpica. Wierzę w Boga. Całość drugiej części świadectwa Karola Cierpicy będziecie mogli zobaczyć jutro o 15:30 w telewizji Trwam. A co mamy dalej? A teraz czwarta strefa naszej rozgadanej strefy. Rozgadanej, bo kobiecej, to pewnie dlatego. Za mało czasu mamy. Dziewczyny, już w poprzedniej strefie gdzieś tam już zahaczyłyśmy o temat po prostu powołania, nie? I temat naszego odcinka brzmi, co dalej? Wydaje mi się, że jest wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam stają w pewnym momencie, w pewnym etapie swojego życia, kiedy zastanawiają się, co dalej? W którą stronę? W prawo, w lewo? Z kim, gdzie? Jak odnaleźć to powołanie? Na początek, przepraszam. I ja, Eliza. Chcę powiedzieć to samo. Dobra. Tutaj na początek apel do rodziców. O nie, nie chciałam tego powiedzieć. Powinni zwracać uwagę na to, co dziecko lubi, czym się interesuje i, że tak kolokwialnie powiem, pchać w tamtą stronę. Nie. I tak. Tak, żeby rozwijało się w tym kierunku. Mi się też wydaje, że ważne jest to, żeby pozwalać dzieciom zmieniać zdanie. Że, albo iść własną drogą, bo moja mama by mi powiedziała... Są rodzice, którzy mówią, że a jak miałeś 5 lat, stwierdziłeś, że lubisz łyżwy, to teraz już całe życie masz trenować łyżwiarstwo. No to prawda, tak, tylko że właśnie mówię, żeby zwracać uwagę na wiele tych rzeczy. No, każdy z nas ma wiele talentów, odkrywa je na przestrzeni całego życia. Natomiast rodzic widzi to najbardziej. Czy też rodzeństwo. I mówić to, zobacz, ty jesteś w tym dobry, możesz ale motywować. Rodzice czasem mogą chcieć spełnić swoje marzenia, bo moja mama zawsze chciała, przepraszam mamo, za tym mówię, ale moja mama zawsze chciała mieć restaurację i mówiła, idź do technik żywienia, idź na jakieś tam kursy, idź na to, ci poszłam, no nie, bo no ona tak chciała. Jasne, ta wolność to jest ważna, oczywiście. No.
No masz rację tutaj, no, tak, ale, no, żeby motywować, nie? Żeby... Właśnie może motywować, ale z myślą o tym, o dziecku, a nie o sobie. No dobrze, a co w sytuacji, ja myślę, kiedy że na przykład... wszystkim trzeba modlić się do Pana Boga, żeby pokazał, ale też szukać, czyli robić coś swojego. Czyli ja na przykład, jak kończyłam technikum, to zaczęłam szukać i dużo czytałam w internecie, na co by pójść. Robiłam testy jakieś psychologiczne, gdzie bym się najbardziej odnalazła, najlepiej. Ale takie testy mają sens w ogóle? No mi pokazały, gdzie tam iść. No ja byłam wtedy bardzo zaangażowana w Ruch Czystych Serc, więc generalnie związki to był mój konik, więc poszłam na nauki o rodzinie i jakby teraz jakby spełniam się w tym i dalej jakby jestem familiologiem i siedzę w domu i rzeczywiście sobie wykorzystuję tą wiedzę, którą zdobyłam, ale bardzo dużo czytałam i patrzyłam na plany różne, czy na KUL-u, czy właśnie na UMK i wszędzie, czy tam na UKSW w Warszawie. No także, no trzeba modlić się, ale też działać. No dobrze, ale jest, wydaje mi się, że wiele takich ludzi, którzy gdzieś tam naprawdę szukają i chcą, a jednak nie potrafią i co więcej, nie mają też wsparcia, nie? Trzeba zaryzykować. Ale no, w jaki sposób? Próbować różnych rzeczy. Iść na turystykę i rekreację. Mnie bardzo pomagało zawsze, kiedy miałam kilka różnych opcji, nad którymi się zastanawiałam. Przy ważnych decyzjach mi bardzo pomagało zrobienie sobie takiego eksperymentu myślowego, że wyobraziłam sobie, dobra, pójdę na to dziennikarstwo, no to pewnie będę pracować w jakiejś telewizji albo w radiu i jak się będę w tym czuła. I jak sobie miałam taki spokój w sercu albo taką pozytywną ekscytację, no to fajnie. Czy jak pójdę na geodezję, czy ja dobrze się w tym odczuję? Nie. No właśnie, nie? Więc takie eksperymenty. To na pewno powinno być większa, no i przede wszystkim ten cel. Jeżeli człowiek nie ma celu w życiu, to trudno mu podjąć taką decyzję. A jeżeli ja wiem, że na przykład jestem dziennikarką i wiem, że ja zawsze chciałam z ludźmi pracować, rozmawiać z nimi i jakoś tak, właśnie tak jak mówisz, wyobrażać sobie. Nie miałam też do końca wiedzy, jak będzie ta praca wyglądała. Teraz ją widzę. Ale to już, tak jak Ola mówi, no bardzo dużo pozwala na to, żeby ten pierwszy krok chociaż zrobić. Michalina, świetnie, zaryzykować. Tak, jeżeli się pomylę, no trudno. Ale też dać sobie czas taki, że jak dać sobie pochodzić po prostu czas decyzją, i nie? Pochodzić, ale też pożyć, no bo ja na przykład poszłam na dziennikarstwo, tak trochę z szaleństwa, nie wiem, dla siebie w sumie to zrobiłam, bo byłam po naukach rodzinie, poszłam na dziennikarstwo. Ja nie wiem, co teraz, bo teraz, że tak powiem, jak każdy się mnie pyta, co teraz będziesz robić w życiu, no to kiedy do pracy? Ja sobie myślę, daję sobie 10 lat. Zobaczymy, jak będzie wyglądał rynek pracy za 10 lat. Nie wiem, co będzie, bo no nie możemy też liczyć zupełnie na siebie też, tylko zobaczymy, co Pan Bóg nam przygotował. Ja jakby zrobiłam swoje, wykształciłam się, mam dwa kierunki. Mam jakieś zainteresowania, jakieś pasje, mam też dziecko i mam też jakby misję wychowania nowych pokoleń, ale zobaczymy, co będzie za X lat, bo na pewno chciałabym się rozwijać. Tylko jeżeli ktoś chciałby patrzeć w ten sposób, że idę na studia i tutaj mówię do chrześcijan przede wszystkim. Idę na studia i chcę rozwijać siebie. To jest ważne, oczywiście, rozwijać siebie, swoje pasje, zdobyć wykształcenie. To jest droga donikąd. Dlatego, że jednak mimo wszystko w tym Pan Bóg jest tutaj kluczowy. Dlatego, że... Pan Bóg daje pragnienia, które my realizujemy poprzez pójście za swoimi pragnieniami. Zgadza się, ale po prostu zawsze będzie nam czegoś brakowało. Jeżeli będziemy chcieli robić dlatego trzeba tylko dla siebie. Pytać Boga, co mamy robić. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, opalać się przed Najświętszym Sakramentem. Czyli to jest ładne stwierdzenie. Reasumując, jeżeli modlicie, Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Dziewczyny, czwarta strefa dobiegła końca, także ja Wam bardzo dziękuję za to, że zechciałyście tutaj przyjść. Miło było się spotkać jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Olu, powodzenia na Kubie. Dziękuję bardzo, że byliście razem z nami. Ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia. Dziękujemy dziewczynom za udział w naszym programie. Było nam bardzo miło. Szkoda, że nasz program trwa tak krótko. Patryk, jeszcze kilka słów do naszych widzów. Tak, na zakończenie przeczytam jeszcze komentarz od Darii, który świeżo dopiero co napłynął. Daria wyobraża sobie swoje życie tak. Wyobrażam sobie swoją przyszłość w pełnym oddaniu się Panu Bogu w drodze, jaką dla mnie i moich najbliższych przeznaczył. Wyobrażam sobie, że razem z moim wspaniałym mężem wychowamy naszego syna na wspaniałego człowieka, dla którego Bóg będzie najważniejszy. Tego, Dario, i Twojej rodzinie życzę. A Wam dziękuję za tę aktywność, komentarze i... Zachęcam do tego, abyście odwiedzali nasz fanpage i razem z nami współtworzyli program Westerplatte Młodych.
Święty Jan Paweł II powiedział, że przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Zatem dzisiaj to najlepszy czas do tego, by zadać sobie pytanie, co dalej. Zastanowić się, zadać pytanie, ale też nie stać w miejscu, bo jak wiemy, stojąc w miejscu, cofamy się. Zdradzimy wam jeszcze odpowiedź na zagadkę, którą zadaliśmy na początku programu. 26 osób. Dokładnie tylu było prowadzących w naszym programie. A zdradzimy, że już wkrótce nowe twarze. Ale jeszcze wcześniej kolejny odcinek Westerplatte Młodych, piątek 18.15. Do zobaczenia. Bądźcie z nami. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.